Champions League. Iluż doskonałych piłkarzy z wyeliminowanych ekip teraz żałuje, że oglądać go będzie w telewizji. Niedługo transmisja. Drodzy Państwo, na ten mecz czekała cała piłkarska Europa, pewnie i świat. Już za 2 godziny, a może nieco szybciej, poznamy zwycięzcę tegorocznej UEFA Champions League. Przy mikrofonie Tomasz Smokowski, a dzisiejszy finał komentować będzie ze mną oczywiście Jacek Laskowski. Jacek, trybuny rozgrzane do czerwoności. Myślę, że czeka nas tu naprawdę wspaniały mecz. Nadszedł wreszcie wieczór, kiedy oczy całej piłkarskiej Europy zwrócone są tu, na ten stadion, na 2 zespoły, które wystąpią w finale UEFA Champions League. Droga była długa i wyboista, ale dotarli tu po tylu meczach, zwiedzając po drodze kawał świata. Dziś jedna z tych drużyn zapisze się w annałach, a drugą czeka rozczarowanie. Twardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Mateusz Wdowiak. Kraków Częstochowa teraz napiera. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Podanie do Wdowiaka. Uwaga! Musi to wykorzystać! I gol! Proszę Państwa! Pierwsza, ale może nie ostatnia w tym finale UEFA Champions League bramka. I oto mamy powtórkę tej akcji. Naprawdę może imponować pomysł i zgranie w stylu słynnej tiki-taki. Doceńmy też klasę strzelca. Musiał uniemożliwić naciskającemu obrońcy wybicie piłki, a potem oddać skuteczny strzał. Brawo! Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Będzie rzut wolny po tym faulu. Dobra decyzja arbitra. Czy ktoś to porządnie wybije? Nic z tego, spokojnie broni bramkarz. I Raków bez piłki. Miłosz Szczepański ma piłkę. No, takim strzałem to go nie pokona. Iwi Lopez. Obiecująca akcja, ale czy rozwinie się w coś konkretnego? 100% okazja! Bramka! Powiększają prowadzenie i mogą teraz uspokoić grę. Ciekawe, czy i jak odpowie przeciwnik. No w końcu to jest finał. Ponownie oglądamy teraz tę bramkę. Nawet ci, którzy zawsze lubią widzieć bramkarza, tym razem chyba nie będą mieli zastrzeżeń do jego postawy. Doskonale się zachował za pierwszym razem, dobrze wybronił, ale drugi strzał to było już za dużo. No to mamy 2-0. Teraz dobrze, ma miejsce. Ależ zmarnowana okazja. W sytuacji sam na sam nie jest łatwo obronić. Tym większe brawa dla bramkarza, że złapał tę piłkę. Opłacił się ten wślizg. Odbiera piłkę. Kopczyński.
To skok do rywala i po akcji. Ivi Lopez. Podanie do Wdowiaka. To powinien być gol! Tak, proszę bardzo! Trafia po raz drugi! On jest dzisiaj po prostu nie do zatrzymania! Oglądamy teraz powtórkę tego gola po cierpliwie budowanej koronkowej akcji. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No, zresztą wynik mówi sam za siebie. Decyzja sędzi, to był faul. Rozpoczną od rzutu wolnego. No proszę, wytrzymuje tę fizyczną presję. Tak, bramka! Ależ teraz się złożył! Fantastyczne uderzenie! Proszę Państwa, musimy to zobaczyć raz jeszcze w powtórce. Rzućmy okiem na powtórkę tego gola. Błyskawicznie podjął decyzję, żeby złożyć się do woleja i trafił w dziesiątkę. Bramkarz był kompletnie zaskoczony. A więc mamy 3-1. Tak więc przed nami tylko jedna dodatkowa minuta. Może strzelać, uwaga! Genialna interwencja! Piłka leciała pod poprzeczkę, ale jakoś to broni. Zrożnego w okolice jedenastki. Narobił zamieszania tym wybiciem. Zablokował teraz ten strzał, ale dalej groźnie. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Słychać gwizdek? Czyli to już. Gramy. Przed nami druga odsłona tego wyjątkowego finału UEFA Champions League. Strata. Przejmują rywale. Sporo miejsca na skrzydle mają zawodnicy Warty. I mamy strzał! I bramkarz górą. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Jest próba strzału. To była niezła okazja, by wrócić do gry w tym meczu. No muszą próbować takimi strzałami. Czas dokonać roszad w składzie. Zaraz dojdzie do zmiany. Podanie do Wdowiaka. Uwaga, groźnie! Gol! Trzeci gol w tym spotkaniu! Co za forma! Jest powtórka. Kolejny raz umieszcza piłkę w siatce. Robi to dziś z ogromną łatwością. W pełni zasłużony hat-trick, którym udowadnia swoją wyśmienitą dyspozycję strzelecką. Aż miło patrzeć. Obecny wynik 4-1. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Zawodnik Krakowa faulowany, ale sędzia nie przerywa gry. Wow, a skąd on tam się wziął? Uratował zespół przed najgorszym. Raków okazuje się dziś zespołem, któremu trudno odebrać piłkę. Nie jest więc zaskoczeniem wynik, jaki widnieje na... No, teraz zrobiło się groźnie. Co tu się dziś dzieje?
robią co chcą, mają 4 bramki przewagi. Oglądamy teraz powtórkę tego gola po cierpliwie budowanej koronkowej akcji. Pozostało już tylko skorzystać z okazji i umieścić piłkę w siatce. Świetna akcja. Naprawdę dawno nie oglądaliśmy tak jednostronnego widowiska. Równie dobrze już teraz można byłoby zakończyć ten mecz. Aż żal patrzeć. Piłka prawie dotarła do celu. Prawie, bo jednak ląduje na aucie. Czas sięgnąć do rezerw, wpuścić nowe siły na murawę. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. I teraz z dystansu. Próba. I Raków bez piłki. Michał Kopczyński. Pora na Szczepańskiego. O tak, proszę Państwa, to jest ślizg, to rozumiem, świetny odbiór. Tak jest, a więc sędzia pokazuje żółtą kartkę za wcześniejszą interwencję. Przewinienie jednak nie uszło mu na sucho. Tak robią najlepsi sędziowie, widzą wszystko i po zastosowaniu korzyści wracają do popełnionego faulu. Co się odwlecze, to nie uciecze. Wdowiak. Iwi Lopez. Podanie do Wdowiaka. Ma teraz dobrą okazję. Coś niesamowitego. Jeszcze jedna bramka. A ewidentnie rozwiązał się worek z golami. A nie myślą zwalniać tempa. To jest knockout. Realizator pokazuje nam powtórkę tego gola. Banalna okazja, ale trzeba mieć odrobinę instynktu strzeleckiego, żeby w ogóle znaleźć się w takiej sytuacji. W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. Doskok do rywala i po akcji. Mateusz Wdowiak. Wychodzi na pozycję. Miłosz Szczepański w akcji. Co z tego wyjdzie? Dwie minuty do liczonego czasu, by jeszcze przycisnąć i ewentualnie zmienić wynik. Tak to powinno wyglądać w odbiorze. I oto mamy ostatni dziś gwizdek, szanowni Państwo. Losy Pucharu są rozstrzygnięte. Już wiemy, kto wzniesie trofeum. Autentyczna radość. Trzeba przyznać, Tomku, że wygrała drużyna lepsza, ta, która lepiej poradziła sobie z napięciem i stawką tego spotkania. Zaś swoim ogromnym wysiłkiem fizycznym i mentalnym zapracowała na ten triumf. I dlatego teraz oglądamy te wspaniałe tańce. Zabawa trwa. Proszę popatrzeć. Już za moment nastąpi kulminacyjny moment tego wieczoru. Już za chwilę będą mogli rozpocząć świętowanie. To dla nich wspaniała chwila. Popatrzmy. A przecież jeszcze niedawno nikt nie spodziewał się po nich końcowego triumfu. Dzięki solidnej pracy doszli na sam szczyt. Popatrzmy, to już ten moment. Już za chwilę i właśnie teraz unoszą w górę puchar. Mają go w tej chwili tylko dla siebie. Moment, którego nie zapomną. W tle hymn UEFA.